Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixela, to jest kolejny odcinek Let's Play Ratchet & Clank Tales of Destruction. O, wreszcie powracamy po przerwie z Sonic Mania Plus i... mam tu trochę Raritanium. Na co ja chcę to wydać? To mam wszystko zupgrade'owane. Shard Reaper według mnie byłby dobrym. Z drugiej strony Tornado Launcher. Wiecie co, Shard Reaper. Pierdyknijmy. More damage. Faster shipping. Faster shipping. Więc teraz pójdziemy na kolejną planetę. Ale tym razem to nie będzie planeta, tylko polecimy od razu na... Star Fox, tak dalej, typu pseudomisję, no, wiecie o co mi chodzi. Na misję lotniczą, o! No i od razu lecimy jako Clank. O! Raczej tym nawet zrobiłem to. O, fajnie. Znaczy, jak już mówiłem chyba na... W pierwszym odcinku, gdzie była ta misja podobna, znaczy w zasadzie ta sama, to mówiłem, że no ja nie lubię bardzo tych misji i nawet się tego trzymam, ja nie lubię. Ja po prostu nie lubię. No może dlatego, że lamy, nie powiem, że nie. Jednakże i tak sądzę, że... No, lepiej mi się gra bez nich. Tak to ujmę. Na razie teraz się pilnuję, żeby po prostu trafić w te wszystkie, żeby zdobyć złotą śrubkę. Nie zbieram wszystkich śrubek na Let's Play'u, ale po prostu chciałbym mieć ich jak najwięcej, póki wiem jak je zdobyć, i nie zajmą mi milion lat, żeby je zdobyć. Więc skoro mogę je zdobyć jak przy okazji, to... No wiecie, no nikomu to nie zaszkodzi, jak nie. To jest taki super atak. Nie pamiętam tak naprawdę, co ja robiłem w tym Let's Play. Ja wiem, że ja często właśnie przerywam, znaczy nie przerywam, no po prostu mam takie duże przerwy w tych Let's Playach, przynajmniej w tym, to jest najbardziej zauważalne. I skoro już skończyłem manię, to chciałbym to bardzo teraz poprawić, że byłyby już tak bardziej regularnie te odcinki, biorąc pod uwagę też, że zmniejszam coraz bardziej liczbę moich Let's Play na raz. Tak naprawdę jak już skończę Shadowa, czyli ostatni odcinek nagram, to mam tylko dwa Let's Play'e. Czyli byłby to ten i Sonic Battle. Więc dla mnie to by było ok. Tak szczerze. No. A skoro ludzie tu lubią Ratcheta, znaczy ci co oglądają Ratcheta tego lubią, no, no to jest raczej jasne. No, się tego trzymamy. I Jezus Maria, mikrofon mi bardzo przechwytuje to PS3. Muszę je w końcu oddać do jakiegoś serwisu na wymianę pasty, czy coś. Ale nie, no to po prostu jest katastrofa. Jakbym miał większy pokój i miałbym większą odległość od tego PS3, to nie byłoby aż tak źle. Biorąc pod uwagę, że mam dosyć małe pomieszczenie, to wykrywa to bardzo dobrze. Mikrofon, co nie jest dobrze. Rzecz jasna. Wolałbym, żeby go nie było. I tak szum usuwam w postprodukcji, ale... Ale to zawsze jest tak... No wiecie, no. To nie fajnie. Jej, Gold Balls. Zblokowany. I teraz data mnie tego bossa. Z tym radiem i ze słuchawkami, to na serio człowiek się czuje, jakby był w tym, jakby pilotował ten statek, tak szczerze wam powiem. Dobra jest taka iluzja. To nie ma czegoś takiego, jak się gra, nie wiem, na telewizorze i z telewizora jest po prostu dźwięk. Kurde, może powinienem zagrać w Star Foxa, tak? To by było lepszy feeling. Dobra, i teraz jeszcze nie bosik. Uwielbiam muzykę w tych poziomach.
Ona jest zawsze taka dramatyczna. Okej. Ginie. Dziękuję. Ginie, że dziękuję. Dobra. Szkoda, że nie da się tego przyspieszyć jakoś. Fajnie było, jakby można. Taki trochę speedrun robić tych poziomów. Okej. To będzie proste. Ogólnie teraz to czekam tylko jeszcze na PS2 HDMI. Znowu. Żeby wreszcie móc streamować Spyro Enter the Dragonfly i prawdopodobnie nagram właśnie na PS2 HDMI Shadowa, żeby ten ostatni odcinek zobaczyć, jaka będzie jakość tego tak dobrze. Więc no spodziewajcie się, że właśnie odcinek Shadowa będzie może lepszej jakości niż te wszystkie inne pozostałe z PS2. Naprawdę chciałbym to wypróbować, bo chociaż jest to z tego konwertera, to jednak i tak jakość będzie lepsza, bo ta moja nagrywarka Avermedia Live Gamer Portable 2 ma lepszą jakość nagrywania po prostu, nawet z takiej niskiej rozdzielczości, jaką ma PS2, niż ta moja poprzednia, co nagrywałem ją cały czas, czyli Avermedia Game Capture HD. Więc no. Może nawet porównanie jakieś kiedyś dam, jak będzie trzeba. Bo na razie to tylko testy robiłem, a porównywania żadnego nie dałem. Hey, I've got places to be. Nie wiem, na czym ten skillpoint polega, szczerze. Okej, więc gdzie teraz wylądujemy? Na Rican 5, to wiem. Przypomniało mi się w połowie zdania. Czy gracze to obrywa? Hehe, sex joke. Znaczy to nie do końca taki sex joke, co po prostu. No wiecie, o co chodzi z stonami. A przynajmniej większość. Kurde, nie jestem do końca pewien, jaka jest moja tutaj baza wiekowa, więc powiem, że przynajmniej jakaś część z was powinna rozumieć, o co chodzi. Okej, to naprawdę źle. Aha, dobra, tak. Grałem teraz w Ratchet & Clank 2016 i cały czas zapominam zawsze, jak to się stało. W tych innych Ratchetach. Nice, no to mamy 100% no to mamy. Nie Predator, to Shard Reaper. A w sumie Buzz Blade'y muszę upgrade'ować. To jest w sumie dobry poziom do tego, bo tutaj dużo jest przeciwników i dodatkowo takich, za których się dużo expa dostanie. Znaczy nie aż tak bardzo dużo, to po prostu dużo go będzie z tego, że jest dużo przeciwników po prostu. Okej. Okej. Thanks, Talwin. Muszę się teraz znowu przyzwyczaić do sterowania. Nie cierpię po prostu, jak gry zmieniają sterowanie. To jest takie dla mnie. No straszne. I dlatego na przykład najpierw grałem w Sonic Generations, a dopiero później w Sonic Unleashed i miałem niesamowity problem z przyzwyczajeniem się do sterowania w Sonic Unleashed, do którego nawet się nie przyzwyczaiłem, dlatego mam Sonic Unleashed zmodowane na to, żeby miał sterowanie z Generations. Więc no. Nie lubię bardzo, jak gry zmieniają sterowanie. Bo no. To jest dziwne, no. Kurde, bo ja się później nie mogę przyzwyczaić do tych gier, których sterowanie było najpierw normalne. Patrz, Future Saga. I później jest nagle zmieniane. Ja się przyzwyczaiłem do tego i później muszę się znowu odzwyczaić i tak jestem w tym kółku zamkniętym. To ja bardzo nie lubię tego.
Powinien chyba był wpierw to upgrade'ować, jak mi dopiero Shardripper. Tak teraz mi się wydaje. Ja w sumie ile mam rytaniem? Eee... 186. Ej, może nas wystarczy. Mało to daje w sumie. O, tu nic nie mam. O, na nic nie stać. Wiecie co? Ja mówiłem zawsze, że helipak jest najlepszy. Między innymi do gliczy. Ale... chciałbym coś zobaczyć. Chociaż w sumie... no tak, przecież ja mam te buty, jestem debilem, zapomniałem o nich. To nie, zostawiamy helipak w takim wypadku. Kurde. Wspomniałem o tym, że mam te buty. GG Pixel. Co byśmy bez ciebie zrobili? Okej, okay, więc teraz... nie. To jest krąg, to jest Zephyr. Dobra, więc Zephyr postawił bombę. Jest fajnie. Three, two, one, go! Three, two, one, go! Oh shit! Jezu, jakie po prostu zbroja w Ratchetie, przynajmniej Tools of Destruction jest strasznie taka niezbalansowana. I to w sumie było aż od dwójki. Dwójka już wprowadziła nowe kostiumy, co nie? No, no co już od tamtego czasu było po prostu niezbalansowane. Jakoś no, aż do A Cracking Time według mnie po prostu nie mogli znaleźć tego słodkiego takiego złotego środka, gdzie po prostu była i niezbyt OP broń, i niezbyt OP, jak to się nazywa? Niezbyt OP zbroja i jednocześnie nie była badziewna. Jeśli chodzi o pełnienie aspektu tego, że jest zbroją. Czyli chronienia przed obrażeniami. Nie, bo zginę! Okej, okay, duże rytanie. O. Rzucają we mnie. O, trochę dostałem. Buzz Blaze. Teraz pytanie, czy more balls, czy... dobra, more damage. Bolsy mogą poczekać. Damage to już jest ważniejsza rzecz. I zaraz będzie... jej, V2! Wow, ale dużo wzrosło po prostu. Nie, uwielbiam po prostu jak w niektórych tych broniach ten damage tak... po prostu te jest... Ło, jak się napracowałem na ten kolejny level i tak po prostu... raz, dwa, trzy... Tyle się zwiększa damage. Uwielbiam po prostu to. To jest takie... kurde, no... po prostu taki, tak żal dupę ściska, że tak powiem. To jest inferno. Niektóre bronie włażą w setkach, a niektóre po prostu włażą... znaczy, no też jest aspekt tego, że Buzz Blade'y, no jest ich bardzo dużo. A te bronie, których... jest szybkie dodatkowo, ale bronie, których to właśnie w tych... bardzo dużo wzrasta damage, to są po prostu albo wolne, albo są po prostu... jest mała amunicja w nich. Więc to jest... To dla mnie jest zrozumiałe. Jeszcze jakoś. Wreszcie już mogę atakować? Nie. Chyba nie. Cyk, cyk, cyk. Ale no, przyznam, że trochę dużo. Uzbierowuję sobie. Poziomów. W poziomu? Co? Zaraz, co? Jakich poziomów? No, także tego. Okej, okay, czy też wszystko? Nie. Okej. Okay. Everything's fine.
Znaczy w sumie ja bardzo lubię soundtrack w Sadze Future, bo jest taki dramatyczny i w ogóle, ale jakbym sobie miał go słuchać tak po prostu tak bez gry, to bym sobie tak nie wyobrażał tego. No, to jest dobry soundtrack gry, ale to nie jest dobry soundtrack do takiego. Znaczy ja rozumiem, że niektórzy ludzie sobie po prostu takie soundtracki słuchają i okej, fajnie. Ale ja osobiście nie mógłbym czegoś takiego słuchać, takiej dramatycznej muzyki. I też niektórych lekkich, bo niektóre lekkie soundtracki, ale no, nie ma takiego soundtracku w Ratchetie. Znaczy pewnie by jakieś były, ale no, tak na szybko teraz nie mogę powiedzieć. Które jakbym mógł tak słuchać normalnie. Na przykład taki Sonic to mogę tego słuchać, no to nie jest jakiś dramatyczny soundtrack. Jest to szybki, w ogóle rytmiczny i tak dalej. No, przyznam, no Sonic też ma orkiestralne muzyki i dramatyczne i tego też słucham, ale no... No nie wiem po prostu, co ja mam z tym Ratchetem. Raczej bym tak muzyki Ratcheta nie mógł słuchać tak bez gameplayu. Żadnego. Dobra, możemy w końcu dojść. A no tak, korzystam z wolnej broni. A no tak. Co mogę już? Okej. No, Data mnie. Data mnie cela. Nice. I teraz mi dajcie tu. I teraz mi dajcie tam. O! Idealnie na ostatnim! Hehe! To się nazywa fart. Albo skill, to też jest możliwe dosyć. I teraz... Ciuuuj, myk. I to jest tyle. Dziękuję. I teraz możemy sobie wlecieć tu normalnie, na spokojnie, kulturalnie. Taka śmieszna rzecz. Zaraz będziemy używali gadżeta, który tutaj ma dla nas szmugler do kupienia. Jeśli byśmy go pominęli i do tej lokacji, co mamy iść, użyli glitchów, żeby się tam dostać, glitchy, to gra by się tak, że tak powiem, softlockowała. Nie możemy, szmuglera by nie było, z jakiegoś powodu statku by nie było i po prostu nie mamy żadnego sposobu, żeby się wydostać z tego. Więc, no. Taka śmieszna rzecz, którą sądziłem, że fajnie będzie wam powiedzieć tak. Pewnie wiele ludzi to spróbuje, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. W sumie, nie no, Nano Swarmers bym sobie kupił, ale to jest dosyć tak słaba broń na początku do upgrade'owania sobie i tak dalej. Dobra, ty mi dajesz devices. W sumie masz jakieś fajne? Mr. Zircon? W sumie kupię sobie. Ja tak naprawdę po co kupuję te gadżety, bo i tak rzadko ich używam, ale zawsze to jest coś. Właśnie. Armor chyba mam najnowszy. No nie, a nie jest jakiś kolejny. Za 100 tysięcy. Helios Armor. Okej. Się uzbiera. Dlatego kwestia czasu. Można jest w tym poziomie. Przejdę najpierw do tej lokacji. Bo że tu nie mogę. No tak, tu nie mogę. Jak się tam dostawało? To jest dobre pytanie. Chyba tu. I jest. Tak się tu dostawało. Już zapomniałem po prostu. Dawno nie grałem raczej to tak od początku do końca bez niczego. Niezwykle używam tu glitchy, żeby się dostać. A tu już raczej powinien... O, tu już powinienem normalnie iść. Jej! I to chyba w zasadzie nic... Chyba jest holoplan tutaj, jak mi się wydaje, ale... Coś więcej nie pamiętam. Mam dosyć słabą pamięć do takich rzeczy. Wiem, że coś tu jest, to na pewno. Wiesz sobie, czy tu nic nie ma? Przepraszam, nie. Czy nic nie ma. Coś tu musi być w pewno. To jest zawsze dobre...
To jest zawsze dobry trop. Coś tu musi być. Jak nie coś ważnego, to przynajmniej jest to śrubków ponabijam. Już. Dobra, garnicie się z tymi shieldami, być jak wam to nic nie da. Ła, nie bij. Moje życie jest. Mój poziom życia jest tutaj żałosny po prostu. No, wraca się Tools of Destruction, jeśli dobrze pamiętam. Można zdobyć aż 999 życia. A i tak to nie jest zbytnio tak wartościowe, bo to życie. Można powiedzieć, że podobnie szybko zlatuje co normalne. Więc. Znaczy, normalne w sensie niskie, więc. Tak zbytnio profitów z tego nie ma. Ale zawsze coś. Kurde, cały czas próbuję innym przyciskiem strzelać. O, zgliczowana lawa, jak słodko. O, holoplan jest przynajmniej. Aż sobie zobaczę. Inventory. No, holoplan. Fajnie by było, jakbym zdobył Rhino. W tym let's playu. Byłoby śmiesznie. Znaczy nie byłoby śmiesznie, ale byłoby przynajmniej fajnie. Przynajmniej dla mnie. A to gdzie mnie prowadzi? Tutaj? Okej. Okay. Czyli bezwartościowe, jej! Na rzecz, którą najbardziej lubię. Nie mam tu chyba rozwalenia skrzynek, tak mi się wydaje. Dobra, więc chodźmy już teraz do szmuglera. I jedźmy dalej z tym koksem, jak to mówię. Jak to młodzi mówią? A coś tutaj nie ma? O, jest coś! A jak jest coś, to znaczy, że jest wszystko... Nie idź ci tam regułą. Nie, to jest zła reguła, I guess. Dobra. Teraz możemy iść tu i myk. Czekamy. I my... Zaraz, jak ja mam? Jeszcze za mało. Co i relatanie? Ja upgrade'uję rzeczy. Nie to. Czy jest coś... Dlaczego tu nie ma... Rarytanium upgrade'u? Mory, koszec, pyk. Dlaczego tu nie ma upgrade'u z rarytanium? O co chodzi? No. Okej, dobra, siema, smuggler. Well, hey there, friend. You picked a dangerous time to be visiting Rackin' 5. Old Percival has shut down the spaceport until he gets his paws on the Lombax secret. Well, I'll be. Son, this here is part of a highly classified weapon schematic. Tell you what, you bring me the full holoplan and I'll build you the weapon. Provided you let me keep the plans, of course. Jeszcze nie mam wszystkich, więc nie mogę. Lewiatan w tym nie ma. O. Well, I suppose you could use this here gyro cycle. Of course, a businessman such as myself couldn't part with it without some sort of monetary compensation. Okay. Now, careful with this thing. The Lombax I bought it from modified it with a Terra Thruster. Oh, Lombaxes can't leave nothing the way it is, eh? Ogólnie bardzo mi się podoba pomysł tego gadżetu, ale osobiście nie podoba mi się to, że używany jest w tej grze tylko dwa razy. Jest używany tu i na plan... i na... Nie pamiętam, jak się nazywa ta planeta. Nie wiem, to jest jakaś metropolia. Metropolis może się to nazywa. Metropolis Zone! I w zasadzie tyle. To są dwie lokacje, gdzie jest ta rzecz używana, więc w sumie... Nie wiem, jedni mogą powiedzieć, że no dwie to już można wybaczyć tam. Jak się, no nie wiem, no dwie to dla mnie jest tak, no bez sensu tak trochę wprowadzać. Po prostu bez sensu wprowadzać według mnie mechanikę, która będzie używana w grze dwa razy, bo to... Dwa razy to jest tak... No,
nie za dużo, no. Jakby było, powiedzmy, z 5 razy, to wtedy bym mógł jakoś na to inaczej patrzeć. Ale 2 to jest tak... mech. Drojek z kangurkiem KO3. Tyle wprowadzono tam, ale każda z tych mechanik była tak naprawdę 2 razy użyta. A niektóre po jednej. Jak patrz na przykład minigierka z... z czym? Z... no właśnie, właściwie taka sama, no z żyroskopem, można tak powiedzieć, w wirtualnej rzeczywistości. No to było użyte w grze jeden raz i poza tym to jest tylko minigierka. Więc jest trochę to słabe. Latanie samolotem jest używane tylko 2 razy w grze. I latanie, i pływanie było chyba użyte tylko 2 razy w grze. This is where the coordinates lead. Looks like an old bunker. What do these symbols mean? Can't read Lombax either, huh? Sorry. It says, in this room, a secret born. To quell the angry Cragmite storm. You've traveled far, but to be clear, without a tale, your quest ends here. Welcome back, Lombax. I hope your long journey has been rewarding. It's one of those ancient holovid players. We used to watch old episodes of Lance and Janice on those certain things. Congratulations, soldier. The Center for Advanced Lombax Research has selected you as the beta tester for the most important invention in Lombax history, the Dimensionator. Built by 8 of the brightest minds in Lombax history, the Dimensionator's ergonomic design is the culmination of nearly 3 Arcturian cycles of research. Now, with your help, we will finally end the Cragmite's long reign of terror. But before you begin, it is vital you observe the following safety guidelines. If you are pregnant, have a heart condition, or are allergic to interdimensional travel, please consult a physician before using the Dimensionator. Should you be inadvertently warped to the dimension of the Xanatharian Death Weasels, remain calm and access the pepper spray located in your beta test kit. In the unlikely event that the Dimensionator creates a time-space singularity and tears the fabric of the universe asunder, please log an A-bug and notify a programmer immediately. Following this orientation, please report to our testing facility on planet Sargasso for live training and deployment. Good luck, and farewell from the Center for Advanced Lombax Research. The weapon used to vaporize the Cragmites was... a hat. Oh, come on. There's no way a Lombax would invent something that ridiculous. Oh, really? What about your nuclear-powered rocket sled? Your antimatter bathroom buddy? And let us not forget about the electroshock undergarments you invented last fall. Stunderwear. Huge seller on Umbrus. Guys, you're missing the key word here. Interdimensional. There's more to this than we thought. Come on, we need to check out that testing ground on Sargasso. Okej, więc właśnie dowiedzieliśmy, że tym wielkim sekretem Lombaxów była czapka, która mogła przemieszczać się po wymiarach. Tak krótko mówiąc. Więc dobra, zobaczmy sobie jeszcze jak... Okej, moje konto jest okropne. I to jest dosyć... Shit. Szajsy. Więc more ricochet. W sumie to jest okej. Damage 4 jest okej. Okej. Więc jeszcze troszeczkę i mamy to zupgrade'owane. I to będzie w sumie na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Kurde. To będzie na tyle w tym odcinku.
Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście następne, mam nadzieję, że już tym bardziej będą systematyczne. O, to jest słowa, którego szukałem. Będą systematyczne i dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa! Chaos! Control!